Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Daniel Bosy. W ostatnim czasie na mojego fanpage'a wrzuciłem kilka screenshotów z wynikami, które zostały wygenerowane z moimi klientami współpracy razem. Po wrzuceniu tych informacji dostałem bardzo dużą ilość zapytań, w których proszono o to: Daniel, proszę zdradzić, jaki to był produkt, proszę powiedz, jak wyglądała ta kampania, jakie były ceny, jaki był koszt pozyskania klienta, jaki był budżet reklamowy. Ogólnie każda z osób piszących do mnie maila chciała po prostu wiedzieć, w jaki sposób te kwoty zostały wygenerowane. Wcale się nie dziwię, tym bardziej, że jedna z kampanii, która w przeciągu 6 tygodni wygenerowała może nie jakąś wielką kwotę, natomiast zważając na to, że wiele osób dopiero startuje ze swoim biznesem, to w 6 tygodni ponad 35 tysięcy wygenerowane na pewno by się przydało. Inny klient w przeciągu 3 tygodni wygenerowane ponad 120 tysięcy. Jeszcze inni klienci też kilkanaście tysięcy. Tak więc to jest potwierdzenie tego, że wszystkie te systemy, wszystkie te struktury, które pokazuje na spotkaniach online'owych albo też spotkaniach na żywo, to one faktycznie działają. Dlatego też to, co postanowiłem zrobić, to przy najbliższej okazji, a taka okazja będzie już 12 grudnia w Warszawie, gdzie bezpośrednio na live'a poprowadzę całodniowe szkolenie. Bardziej można powiedzieć, że będą to warsztaty, bądź też taki trening marketingowy. Przedstawię właśnie takie case study z jednej z kampanii, która wygenerowała bardzo dobry, ciekawy wynik. Dlaczego? Dlatego, aby pokazać Tobie od zaplecza bardziej, jak wyglądają tego rodzaju kampanie, jak wyglądają lejki sprzedażowe i upsele poszczególnych produktów, po to, żeby dojść do głównego produktu i nie popełniać tego błędu, że wchodzimy od razu z produktem za kilkaset czy kilka tysięcy złotych i od razu chcemy klientowi go sprzedać, przez co nasze działania marketingowe, one mogą się nie do końca opłacać i wiele osób wtedy rezygnuje, mówi: a Facebook nie działa, AdWords nie działa, YouTube i tak dalej. Tak więc co pokażę? Pokażę Tobie przede wszystkim, jakie zostały wygenerowane reklamy, jakie były strony lądowania, jak wyglądał cały lejek sprzedażowy, jaki był budżet, koszt pozyskania klienta, wartość konwersji i wszystkie elementy, które z pewnością Ciebie zainteresują, po to, żeby można powiedzieć troszeczkę metodą kopiuj i wklej, przenieść to do swojego biznesu. Widzisz, dzisiaj prowadząc kilkanaście jednocześnie w tym samym czasie kilkanaście kampanii dla klientów z całej Polski i nie tylko, z różnych branż. To, co na pewno można zauważyć, jedną wspólną rzecz, to, że te systemy, te struktury, one są do siebie podobne. Dlatego niezależnie, czy prowadzisz biznes lokalny, czy prowadzisz usługi, czy sprzedajesz produkty fizyczne, czy jesteś coachem, trenerem, sprzedajesz materiały VOD i tak dalej, to na pewno te struktury warto znać i zastosować w swojej sprzedaży, ponieważ na Facebooku chociażby masz 14,5 miliona odbiorców, do których możesz dotrzeć i znaleźć tam swoją grupę docelową osób, które będą kupowały Twoje produkty. Co jeszcze na tym szkoleniu? Ponieważ oczywiście nie będzie tylko case study, ale będzie także znacznie więcej różnych informacji, tych, które też były przedstawione na szkoleniu na żywo w Wrocławiu, czyli na przykład powiemy sobie o Instagramie. Na Instagramie bodajże od 2 albo 3 miesięcy można się reklamować. Pokażę, jakie to są rozwiązania reklamowe, w jaki sposób w ogóle stworzyć reklamę na Instagramie i dlaczego opłaca się tam też docierać. Powiemy o nowych kampaniach, nowych kompozycjach na Facebooku Lead Generation, czyli w jaki sposób pozyskiwać leady bezpośrednio z walla, bezpośrednio na Facebooku, bez przechodzenia na zewnętrzne strony lądowania. Bardzo fajny system, tym bardziej zintegrowany z system do maili responsywnych, pozwala zautomatyzować cały proces dostarczania treści, sprzedaży i tak dalej. O czym jeszcze powiemy? O local awareness. Local awareness, czyli bardzo dobre rozwiązanie dla biznesów bardziej lokalnych. W jaki sposób tak stargetować grupę, aby celnie dotrzeć do tych osób, które wiemy, gdzie się znajdują i żeby one zobaczyły naszą reklamę, ponieważ wiemy, że to są nasi potencjalni klienci, przez co zmniejszamy koszt dotarcia do klienta, a zwiększamy wartość konwersji. Tak więc obojętnie, czy jesteś osobą dopiero początkującą, czy jesteś osobą już na średnio zaawansowanym poziomie, warto na takie szkolenie się zapisać i udać. Z tego właśnie powodu, że krok po kroku wszystkie te elementy będą przedstawione, a z racji tego, że sala będzie miała, można powiedzieć, taki techniczny aspekt, ustawienie szkolne, będziesz mógł zabrać swojego laptopa, postawić na biurku i razem ze mną pracować po to, żeby po wyjściu ze szkolenia mieć nie tylko dużą ilość notatek, ale już faktycznie fizycznie coś zrobione, już będziesz miał część systemu stworzony, oczywiście, jeżeli będziesz chciał razem ze mną pracować. Tak więc
Do czego Ciebie zachęcam? Do zarezerwowania miejsca z kilku powodów. Z tego powodu, że raz szkolenie zebrało bardzo pozytywne komentarze po spotkaniu we Wrocławiu. Drugi powód to taki, że została bardzo mała ilość miejsc, bodajże 7 albo 8 miejsc zostało jeszcze wolnych. A trzeci powód to taki, że lada dzień wzrosną ceny, tak więc po co przepłacać, skoro można kupić bilet taniej. Tak więc zapraszam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się zobaczymy w Warszawie już 12 grudnia. Szkolenie, trening, warsztaty całodniowe od 11 do godziny 17-18. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, wielu sukcesów życzę, miłego dnia, popołudnia czy spokojnej nocy, w zależności kiedy ten materiał oglądasz. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.